Na podcast zaprasza Lektornia.com. Rules Meeting. Podcast sędziują Łukasz Bosacki oraz Cezary Wojciechowski. To, ready? Dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rules Meeting MMA Podcast. Siemano. Siemano. A kolejny odcinek miał być o UFC, ale wyszła taka sytuacja, że obejrzeliśmy tylko jedną walkę UFC, a wy nas zapytaliście o właśnie tą jedną walkę z UFC. Także możemy to podciągnąć pod Q&A i chyba nikt z tego nie będzie robił dużego problemu. Także tak to wygląda. Tak, Łukasz ma na myśli ostatnią walkę Mateusza Gamrota z Tsarukianem, która była main eventem na gali UFC, która się odbyła już kilka dni temu. I to jest walka od razu na dzień dobry, wam to powiem. Łukasz w sumie też nie wie, co ja chcę powiedzieć. To jest walka, na którą ja bardzo czekałem i to znaczy nie na konkretnie tę walkę, tylko na taką walkę bardzo czekałem. Bardzo się cieszę, że ta walka tak wyglądała, a nie inaczej. Nie chodzi mi tu o rezultat, bo dla mnie to jeden zawodnik czy drugi by wygrał. Nie ma tu takiego dużego znaczenia. Obaj zawodnicy pokazali się rewelacyjnie w tej walce, tak uważam. Natomiast o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że to jest doskonały, jeden z najlepszych przykładów, jakie w ogóle kiedykolwiek widziałem. Walki, która wygląda inaczej spod klatki, a inaczej sprzed telewizora. I te 5 rund, to jeszcze właśnie lepiej, że to było 5 rund, a nie 3, te 5 rund dokładnie to pokazują. I to, co zresztą przed chwilką z Łukaszem rozmawialiśmy, zanim zaczęliśmy nagrywać, statystyki mówią co innego niż to, co się działo w klatce. Sprzed telewizora ta walka, te poszczególne rundy mogły wyglądać nieco inaczej. Natomiast najlepsi, jedni z najlepszych sędziów punktowych tę walkę punktowali i oni widzieli to spod klatki i przyznam szczerze, że tylko oni mogli to naprawdę rzetelnie ocenić. Mam tu na myśli to właśnie, że ja oglądając tę walkę, poszczególne rundy w telewizorze, mogłem widzieć co innego, czy Łukasz mógł widzieć co innego, czy ktokolwiek z was, natomiast cieszę się, że taka walka się odbyła, że ona miała taki przebieg. Tak, i tutaj zacznijmy od tego właśnie, żeby tutaj podkreślić te wasze pytania, bo jest ich dosyć sporo. Dawid pyta, jak punktowaliście walkę Gamrot-Tsarukian? Emil pyta, czy możecie skomentować wynik walki Gamera? Typowy radziecki dostawca mebli pyta, o to koniecznie, trzeba zrobić walka na żyletki. Potrzebuję argumentów, by ucieszyć gamoni na zagranicznych stronach, bo płaczą, że wałek w komentach. No i typowy radziecki znowu. Jak widzicie czwartą rundę w walce Gamera? Poza Polską jest duży szum w internecie, że ta runda powinna być przyznana przeciwnikowi. Również piąta runda jest kwestionowana. Barto pisze, trzecia i piąta lekko Gamera. Co do czwartej również jestem ciekaw. I jeszcze było jedno. Mariusz Nowicki, pytanie do ostatniej gali UFC i walki Mateusza. Na pewno omówicie dokładnie tą walkę, ale chciałbym, abyście odnieśli się do analizy The Weasel, a w szczególności sposobu jego analizy, a w szczególności oceny rundy czwartej. Analiza to 10 minut jest na YouTubie. Że już ci mówię teraz, kolego, że niestety tej analizy nie obejrzeliśmy, bo z czasem krucho, ale teraz możemy przeanalizować, bo jak widzisz, Czarek, tutaj jest tych pytań pełno, także musimy to zrobić. Także na razie oddaję tobie głos, a później najwyżej dołożę coś od ciebie, 3 grosze. 5 złotych. Ja powiem tak, jeżeli chcecie usłyszeć moją ocenę tych rund, tej walki sprzed telewizora, to żaden problem, tylko to, co powiedziałem, to jest tak, jeżeli rundy są bardzo wyraźne i dosyć proste, dla nas stosunkowo proste do oceny, to one będą w zasadzie w większości wyglądały tak samo przed telewizorem, jak i spod klatki. I ten efektywny striking, grappling będzie dosyć łatwo ocenić i nie będzie tutaj żadnych takich historii właśnie, żeby była duża różnica. Natomiast w przypadku tak wyrównanych rund jak te w walce Tsarukian-Gamrot, to
No nie wiem, po prostu musicie mi uwierzyć na słowo, że tutaj kluczowym elementem i najważniejsze znaczenie, największe, ma to, że się te walki ogląda spod klatki. I ja mogę powiedzieć, jak ja to widziałem sprzed telewizora, ale to jak gdyby nic nie zmieni i to nie mam na myśli wpływu mojej opinii na sam rezultat, tylko nie zmieni to w takim kontekście, że chłopaki to widzieli lepiej. Mówię chłopaki, bo przynajmniej jednego z nich znamy, gdzieś tam się poznaliśmy osobiście. Tam możesz, Łukasz, przeczytać, bo wiem, że Sal D'Amato to punktował Chris Lee chyba i trzeciego, w tym momencie mi trzeci wleciał z głowy. Więc jak najbardziej, no, moja opinia jako widza sprzed telewizora może być po prostu opinią sędziego, który oglądał taką walkę sobie w transmisji. No i ja przyznam, że jestem, może nie to, że jestem zaskoczony, natomiast ocena czwartej rundy, myślę, że według, znaczy widząc to, co widziałem w telewizji, odbiegałaby od tego, jak to ocenili sędziowie. Natomiast jeszcze chciałbym o tej czwartej rundzie powiedzieć jedną rzecz bardzo ważną. No, kto trzeci był? Sal D'Amato, Chris Lee i Ron McCarthy, czyli syn Johna. Johna McCarthy'ego. Tak, Big Johna. Tak i po prostu, no ja bym tak to ocenił sobie sprzed telewizora. Pierwszą, drugą, czwartą dla Sarukiana, trzecią, piątą dla Gamrota, ale ja to oglądałem w telewizji i naprawdę, gdybym nie był sędzią, no to bym tego może właśnie tak nie rozumiał. A wiem, że chłopaki siedząc pod klatką widzieli to lepiej. I koniec. I tutaj ja chciałbym tak to nie wiem, czy Łukasz, czy ja mogę tak sobie dłużej popłynąć, czy chcesz coś na bieżąco dodawać? Znaczy, ja mogę wyjaśnić, jak ja, bo dwa razy widziałem tą czwartą rundę i jak ja to tam mniej więcej widziałem, ale to mogę później, mogę teraz, obojętnie. Chodzi mi o to, że no nie chcę powtarzać się po prostu, ale bo jeszcze jest jedna rzecz odnośnie knockdownu i tego, co się dzieje z oceną rundy, kiedy w tej rundzie jest knockdown. I mam tu na myśli to, że po ostatniej gali KSW, w której Ziółkowski walczył z Rejewskim, tam w jednej rundzie był knockdown i tę rundę wygrał Rejewski 10-9. No i ja słyszałem, to znaczy czytałem bardziej takie opinie, no, że ta runda powinna być 10-8 dla Rejewskiego, no bo przecież był knockdown na Ziółkowskim i w takim razie to musi być 10-8. To teraz nie chcę, żebyście mi to wyjaśniali, bo taka wiedza i wyjaśnienia są mi do niczego potrzebne, ale tutaj mamy sytuację, w której jest knockdown. Mateusz Gamrot jest osobą, która jest knockdownowana i mało tego, że jego przeciwnik nie wygrywa rundy do 8, to tę rundę przegrywa do 9. No więc jak to jest? Jak jest knockdown, to musi być runda do 8? No właśnie nie. Jeżeli jest knockdown, może być tych knockdownów kilka, ale wszystko zależy od tego, jak wygląda 5 minut rundy. I dlatego to jest najważniejszy powód, dla którego ja się tak cieszę, że taka walka się zdarzyła o takim przebiegu i że była właśnie taka runda i że sędziowie spod klatki tak to widzieli i tak to ocenili. Więc ta teoria, że jeżeli jest knockdown, to musi być do 8, jak widzicie, a jeżeli nie widzicie, to sobie zobaczcie walkę Gamrot-Sarukian. Ta teoria nie ma absolutnie żadnego sensu, bo mało tego, że zawodnik nie wygrał do 8, to jeszcze przegrał tę rundę w ocenie sędziów, którzy siedzieli pod klatką. I na tym to wszystko polega, że jeżeli siedzisz pod klatką, to widzisz to najlepiej i knockdown nie determinuje niczego. Knockdown jest oczywiście, oprócz zakończenia walki, najefektywniejszym rodzajem strikingu, no bo bardziej efektywnym nie może już być, pomijając zakończenie walki przez knockout. Natomiast znaczenie ma przebieg całej rundy, więc jeżeli taki knockdown trwa 2 sekundy czy sekundę, to mamy jeszcze 4 minuty 59, 4 minuty 58 tego, co się może dziać i się dzieje w takiej rundzie i oceniamy całą rundę. I to chciałem powiedzieć, bo to dla mnie jest najważniejsze pod kątem sędziowskim i pod kątem w zasadzie naszego podcastu i tego, co powtarzamy, jeżeli chodzi o tę walkę Gamrot-Sarukian.
To teraz, jeśli tutaj wszyscy, bo tak mi się wydaje, że wszyscy się zgadzają, że pierwsza i druga runda była dla Sarukiana, trzecia i piąta dla Gamrota i tutaj jest powiedzmy jakaś tam kość niezgody o tą czwartą rundę, no to tak jak powiedziałem wcześniej, obejrzałem sobie ją dwa razy. Za pierwszym razem miałem takie mieszane uczucia, za drugim razem obejrzałem ją tak, że no, zatrzymywałem, przesuwałem i próbowałem tutaj zanalizować, o co tutaj chodzi. No to co mi się, jakby to bardzo mi się narzuciło na oczy, no to na samym początku jest taki prawy, taki overhand Gamrota, który od razu robi tutaj taką opuchliznę na oku. No czyli to jest, znaczy, że to jest bardzo effective strike, no bo od razu zrobił jakieś zniszczenie i było widać, że po tym ciosie jakby no Tsarukyan zaczął się troszeczkę wycofywać, że tak powiem. Druga sprawa tam była taka, no to o czym mówisz, czyli ten backfist, po którym Mateusz ląduje na tyłku, że tak powiem, od razu się skleja, no i jakąś tam wychodzi z tej opresji. No i ta końcówka, czyli to obalenie, wejście powiedzmy za plecy, tam nie było próby poddania, ale były jakieś ciosy, były jakieś tam effective grappling, że tak powiem. No i teraz później w piątej rundzie były statystyki tych significant strikes i tam wyszło tam komuś, kto to klika, że w czwartej rundzie no tam była przewaga dosyć znaczna, tam było 20 chyba 1 dla Tsarukyana i chyba tylko 11 dla Mateusza. No i ja jak to zobaczyłem w tej piątej rundzie, to się trochę zdziwiłem. No i wróciłem jeszcze raz do tej czwartej rundy. No i widziałem, że to kopnięcie nie doszło, ten cios poszedł na ręce, to tak. I powiem szczerze, że poza tym backfistem, no i kilkoma tam ciosami, to tam nie było zbyt dużo ciosów z Tsarukyana, które doszły tak naprawdę celu. I ja jestem zdania, że w tej rundzie mimo wszystko Mateusz Gamrot miał więcej ciosów znaczących, ale tak jak powiedziałeś, jeżeli sędziowie uznali ten backfist za knockdown, a nie, nie wiem, wytrącenie z równowagi, bo to też już nie bywa, zależy kto gdzie siedzi, jak na to patrzy. Też zostało to podnoszone, że Mateusz stał na jednej nodze i może dlatego się przewrócił. No to ja rozumiem tą decyzję, tak? I rozumiem, nawet jeżeli ktoś by to uznał za, powiedzmy, knockdown, to i tak wydaje mi się, że Mateusz zrobił dosyć dużo w tej rundzie, żeby odrobić ten knockdown. Tak mi się to wydaje po tym drugim obejrzeniu, bo po pierwszym obejrzeniu też miałem takie coś, że oglądam i mówię, kurczę, no coś mi tutaj nie gra, nie? Ale obejrzałem drugi raz, naprawdę zatrzymywałem, przesuwałem, oglądałem powoli i tak dalej. Wiadomo, sędzia na żywo, no nie ma tej możliwości, ale sędzia na żywo widzi, czy to wchodzi, czy to nie wchodzi, czy to robi znaczenie, czy to boli, czy to nie boli. No to ja jestem zdania, że no podobnie jak sędziowie bym to widział, tak? Ale rozumiem tą czwartą rundę, że no jeżeli ktoś oglądał tak jak my przed telewizorem i może jeszcze to sympatyzuje bardzo z rywalem albo nie wiem, albo po prostu no po prostu obejrzał sobie, no to może uważać, że tą czwartą rundę wygrał Tsarukyan, ale no coś w tym musi być, skoro wszyscy trzej sędziowie widzieli tą rundę tak samo, to coś w tym musi być, coś musieli tam dostrzec i może to jest to, o czym mówię. A druga sprawa, to co mówiłeś, jest bardzo ważne. Wiele razy jest takie coś, że sędziowie w Stanach oglądali jakąś walkę, my to oglądamy na wideo i jest wielkie poruszenie, że o, ale oni są słabi, co oni tu zrobili, wszyscy to tak widzieli, jak oni to mogli widzieć, że oni tam, nie wiem, tam kiedyś takie było powiedzenie, że wąchają czy ćpają klej czy coś takiego, a ta walka właśnie pokazuje to, że to tak do końca nie jest i że naprawdę, no teraz akurat pasuje pod narrację, tak, no bo rywal jest z Polski i on wygrał walkę, ale jakby było to w drugą stronę, no to już widzę, jakie byłyby komentarze, nie, także proponuję nieraz dać sobie na wstrzymanie i po prostu takich rzeczy nie robić, nie komentować w taki sposób, ale no niestety nie dowiecie się raczej, jak to jest oglądać walkę z bliska i byście wtedy wiedzieli, że no to jest zupełnie co innego, to jest inny poziom i naprawdę wtedy można dobrze to wszystko ocenić. Dokładnie, to jest no, odwieczny element pracy sędziego, to jest kwestia, zwłaszcza, nie wiem, mam wrażenie, że zwłaszcza w Polsce, to jest kwestia zaufania, albo to zaufanie się ma, albo się go nie ma do sędziów, którzy siedzą pod klatką,
I naprawdę ta trójka sędziów, którzy to punktowali, no to jest top światowy i po prostu trzeba im zaufać. I to, że ja coś tam widziałem przed telewizorem, ma dużo mniejsze znaczenie, bo oni to widzieli dużo lepiej. A gdzieś tam też widziałem takie opinie, że to nie był knockdown. No proponuję sobie zobaczyć powtórkę i to jeszcze w slow motion, bo nie wiem, czy może poszczególne osoby mają inną definicję knockdownu. Jeżeli dla mnie to jest tak, że jeżeli zawodnik otrzymuje cios, celny cios w głowę lub na korpus nawet, i po tym ciosie, bezpośrednio po tym ciosie upada, no to jest knockdown. To był tutaj Mateusz Gamrot, miał taką sytuację, których myślę, że miał już kilka, a może nawet kilkanaście, Charles Oliveira. To było takie w jego stylu, tak to nazwijmy, bo Oliveira to często ma tak, że dostaje jakiś celny cios, te nogi się pod nim uginają i po prostu siada, pada na tyle, jak to powiedziałeś. No i troszeczkę jemu, u niego to jest troszeczkę część game planu, tak? No bo to jest fenomenalny grappler i tak dalej. Natomiast tutaj myślę, że u Mateusza Gamrota to absolutnie nie była żadna część game planu. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle, że Charles Oliveira, że jego game planem jest bycie znokdaunowanym, bo to się odkłada na zdrowiu i tak dalej. Natomiast po prostu on preferuje walkę w parterze, myślę. A tutaj no Mateusz no, opiera, zwłaszcza w momentach, w których gdzieś tam się robi gorąco, to opiera swoje MMA na zapasach, bo to nadal pozostaje najmocniejszy element jego gry. Tsarukyan był też w tej walce pierwszym zawodnikiem, który w UFC sprowadził Mateusza Gamrota. I no, tutaj naprawdę dwóch super zapaśników i to było widać. Także no, jak to co powiedziałem na samym początku, te walki się oglądało super i obaj zawodnicy się pokazali rewelacyjnie i ona była, poszczególne rundy były niektóre bardziej, a niektóre super wyrównane. I co? I ja mogę powtarzać to jak mantrę, to mi nie będzie przeszkadzało nigdy. Nikt nigdy nie oceni lepiej rundy niż sędzia spod klatki. Jest jedna ewentualność, ale tego się nie robi, bo było to zbyt dużym obciążeniem, że jest tylko jedna osoba, która jest bliżej zawodników i to jest sędzia w klatce. Ale sędziowie klatkowi nie oceniają rund, bo od tego są punktowi. To jeszcze mam, na koniec jeszcze mam prośbę do osób, które nas słuchają i nie wiem, może wcześniej nie wierzyły w to, co mówimy, czy teraz już uwierzyliście, tak? Po tej walce, że tak jest, że jednak z bliska to nieraz wygląda troszeczkę inaczej i te takie małe rzeczy robią różnicę w tych rundach, że napiszcie, co o tym sądzicie, jak wy to widzieliście i czy się zgadzacie z nami, że jednak no, trzeba w pewnym momencie przy takich wyrównanych walkach zaufać tym sędziom, którzy widzieli to z bliska. Dokładnie i też bym prosił, jeżeli wam się chce, macie ochotę i możecie odnieść się do mojego porównania knockdownu i oceny rundy z walki Rajewski-Ziółkowski, a Gamrot-Tsarukyan. Okej. I teraz jest pytanie, czy zamykamy to Q&A i robimy kolejne, czy lecimy dalej? No, jak chcesz, Łukasz, to ty jesteś hostem. Dobra. Masz pytania przed sobą w sensie. To może zamknijmy to Q&A. I na ten tydzień to wystarczy, a kolejne będzie w kolejnym tygodniu i myślę, że tak będzie nawet lepiej, bo przynajmniej ten temat Mateusza Gamrota zostanie zamknięty w jednym odcinku, krótkim, ale treściwym, wydaje mi się. Dokładnie i po prostu możecie też pisać w komentarzach, bo być może jest tak, że chcecie, żebyśmy oceniali rundę właśnie sprzed telewizora, bo to jest troszeczkę inna kwestia, jeżeli tak jak na przykład ostatnie KSW, Łukasz był w środku, Łukasza teraz nie było, przepraszam, ale jeżeli jak któryś sędzia był w środku, a ja siedziałem pod klatką i ja się wypowiadam na temat rund, które ja oceniałem spod klatki, no to jak gdyby, to może dziwnie zabrzmi, ale lepszego źródła nie znajdziecie. Mam tu na myśli na przykład
skąd możecie się dowiedzieć, dlaczego Wojciechowski tak ocenił tę rundę? No tylko od Wojciechowskiego i tylko na tym kanale. I to jak najbardziej uważam, że jest właśnie najlepszy content naszego kanału. Natomiast napiszcie też, czy chcecie, żebyśmy oceniali rundę sprzed telewizora, bo no na pewno ocenimy te rundy sprzed telewizora nawet lepiej niż przypadkowy Kowalski spotkany na ulicy, który nie wie, co to jest MMA. Natomiast nie ocenimy ich tak dobrze, jak sędziowie siedzący pod klatką, więc takie otwarte pytanie do was, czy chcecie. No, jak najbardziej możemy tak robić, taką powiedzmy głębszą analizę, natomiast no, będzie to analiza tego, co widzimy na wideo. A zawsze te rundy, które na przykład ja oceniłem siedząc pod klatką, albo te walki, te rundy, które Łukasz przesędziował będąc w środku, no będą dla was opisywane, omawiane przez nas najlepszym źródłem informacji i no kompletnie z pierwszej ręki. Także bardzo bym prosił, żebyście się rozwinęli w komentarzach pod tym odcinkiem. Także dziękujemy bardzo. To był krótki, ale treściwy odcinek. Kolejne Q&A jest za tydzień w takim razie i za tydzień dostaniecie odpowiedzi na wasze pytania, których jest naprawdę sporo. Tak jest. Pozdrawiamy i do zobaczenia. Siemano. Na kolejny odcinek zaprasza lektornia.com.